Jesteśmy po prostu przekoceni. Jest prawie 200 kotów, z czego tak 1/4 to są kocięta. Jest to związane z tym, że ludzie no dalej nie myślą głową, że należy sterylizować dorosłe koty, które zaczynamy dokarmiać, bo one przy tak dobrym jedzeniu na pewno nam się rozmnożą i wtedy robi się to problem, szczególnie jeżeli pojawia się drugi miot i wtedy tych kotów już jest bardzo dużo i one wtedy trafiają do schroniska. No i trafiają w takie warunki, jak widać. Wcześniej jeszcze siedzą w małych klateczkach, a potem nareszcie na apartamenty, ale nigdy nie ma tu na tyle dużo ludzi, którzy by takie koty odpowiedzialnie adoptowali w porównaniu do tej ilości, która do nas trafia. Naprawdę sterylizacja to jest podstawa do walki z bezdomnością tych kotów w Polsce i na świecie, nie tylko u nas w Opolu. A wracając do kwestii samego zdrowia i bezpieczeństwa i tej kociej choroby, która ostatnio wystąpiła i o której się tyle mówiło? U nas w schronisku tej choroby, że tak powiem, nie stwierdzono, tfu, na szczęście, dlatego że rzeczywiście kolejna 1/4 naszych kotów jest kotami wychodzącymi, co znowu wiąże się z brakiem sterylizacji, ponieważ część z tych kociąt, które do nas trafia, nie znało człowieka wcześniej i nie jest się w naszych warunkach szansy na przemienienie w takiego kota przytulaka i te koty po sterylizacji, jak już dorosną do sterylizacji, są wypuszczone. Wypuszczone na zasadzie, że sobie swobodnie mogą wchodzić i wychodzić do sąsiednich klatek, mają tu jedzenie, ciepełko, bardzo dobrze się u nas czują, możecie je zobaczyć na zewnątrz, ile kotów właśnie chodzi, pięknych, ale niestety nietykalnych. A propos chorób, no w takim zbiorowisku kotów te choroby u nas są nieuniknione, bo jeden kot przyjdzie z taką chorobą, drugi z taką, mimo tego, że siedzą oddzielnie, te same ręce je obsługują, więc prędzej czy później kocięta zaczynają u nas chorować i niestety umierać. Co w tej chwili najważniejsze, jeśli chodzi o pomoc dla tych zwierzaków w schronisku? Apel szczególnie, na który powinniśmy zwrócić uwagę? Odpowiedzialne adopcje, odpowiedzialne, wszystko poszło do góry, utrzymanie kotów również i u nas, w związku z tym zawsze się prosimy o puszki dla kotów plus suchą karmę dla kociąt, bo trochę ich jest i to nie taką z marketu, tylko taką rzeczywiście lepszą. To samo dotyczy psów, jest anons na naszej stronie, że prosimy o karmę suchą, lepszą dla psów. To wszystko wiąże się ze zbiorowiskiem zwierząt, jakie tutaj są i które muszą się odżywiać prawidłowo, żeby dotrwać do tego momentu, kiedy ktoś się zgłosi, żeby zaadoptować. Ta adopcja odpowiedzialna wiąże się również z przyszłymi ewentualnymi kosztami, ze względu na to, że my musimy dbać o swoje zwierzęta, które adoptujemy od nas, czy te, które już mamy w zdrowiu i w chorobie. A niestety chory kot czy chory pies kosztuje teraz tak samo jak wszystko inne.